Cześć, miło bardzo znowu widzieć. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Kolejny poranek zaskoczył mnie niespodziewaną wycieczką. Zabieram was na strzelnicę, powiedział pastor. Strzelnica książęca znajdowała się w pobliskim parku w drodze nad stan. Mieliśmy tam pojechać, ponieważ pastor Benjamin miał tam ważne spotkanie, a przy okazji chciał nam zrobić frajdę i pokazać, jak myśliwi trenują strzelanie do celu. Zaraz po śniadaniu, przestępując z nogi na nogę, niecierpliwie czekaliśmy na wizytę w strzelnicy. Kiedy w końcu wyruszyliśmy, rozmarzony wyobrażałam sobie, jak biorę do ręki połyskującą strzelbę i strzelam prosto w sam środek celu. Ludzie dookoła wiwatują i biją brawo, a ja dumny przechodzę między nimi z bronią zawieszoną na ramieniu. Z mojego marzenia wybił mnie przeraźliwy huk, który tak mnie wystraszył, że prawie spadłem z wozu. Jakiś szalony mężczyzna ze strzelbą gonił innego człowieka, wykrzykując za nim, że nie daruje mu tego i się z nim policzy. Pastor zatrzymał konia i zaczął wołać do rozwścieczonego myśliwego. Panie Bauer, co pan wyprawia? Zrobi pan krzywdę temu biedakowi. Myśliwy jednak nie reagował ani na wołanie pastora, ani na krzyki uciekającego mężczyzny. Pastor już chciał odjechać, gdy uciekający człowiek potknął się i przewrócił, a pan Bauer dopadł go, chwycił za ubranie i zaczął krzyczeć jak oszalały. Pastor wyskoczył z wozu i podbiegł do mężczyzn. Panowie, o co chodzi? Zawołał, łapiąc obu od tyłu za kołnierze. Jeden przez drugiego przekrzykiwali się i wymachiwali rękami. W końcu z całego tego szumu dało się słyszeć, że panowie wybrali się razem na polowanie w lesie i zobaczyli przepięknego jelenia. Pan Bauer próbował go ustrzelić, ale kiedy już miał zwierzynę na muszce, jego kolega tak głośno kichnął, że spłoszył jelenia, który uciekając zahaczył o konary drzew i zgubił poroże. A tak na marginesie, jelenie czasem gubią swoje rogi i jest to dla nich zupełnie normalne. Wrastają im potem nowe, jeszcze większe i jeszcze piękniejsze. Wracając zaś do pana Bauera, on się tak zdenerwował na kolegę, że postanowił mu wymierzyć karę. Oczywiście nie zrobiłby mu krzywdy, ale w nerwach często ludzie wygadują straszne głupoty, a ci najbardziej porywczy, jak pan Bauer, czasami są w tym bardzo wiarygodni. Jeszcze dłuższą chwilę trwało, zanim skłóceni mężczyźni ochłonęli i w ogóle dali dojść pastorowi do słowa. Wtedy ojciec Maxa posadził dwóch awanturników na wozie i powiedział: Panowie, co z wami? Gdzie wasza łagodność? Takie sprawy da się załatwić bez przemocy i awantur. Zamiast gonić przyjaciela ze strzelbą, lepiej usiąść i spokojnie porozmawiać. Łagodność jest jak kolejna kulka winogrona, której jeśli brakuje, kiść nie jest pełna. Bóg chce, żebyśmy byli łagodni i wyrozumiali dla innych ludzi, tak samo jak On jest łagodny dla nas. Dobrze, że akurat tamtędy przejeżdżaliśmy, być może pastor uratował myśliwemu życie. Dziękuję wam za uwagę, a za tydzień kolejną część przeczyta wam Lena.